Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kacper Koziorzewski przed KSW 60. Jak tam nastrój przed bitką? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Waga schodzi bardzo fajnie. Jestem przygotowany i gotowy na fajerwerki. Sam się śmiałeś, że brzucha nie ma, więc no tak, no. Płasko już jest, więc dobić teraz ostatnie parę kilo i będę jadł. No walka się zapowiada na papierze naprawdę kapitalnie. Jak ten pojedynek ty sobie wizualizujesz, jak to się mówi? No to jest to właśnie. Już rozmawiałem z paroma osobami, że stylistycznie zapowiadają się naprawdę fajerwerki. I nie zdziwię się, jak skradniemy show znowu. Twój rywal powiedział to samo, bo powiedział, że macie papiery, aby ta walka była kandydowała do walki roku. No jak będzie, zobaczymy. Nie? No wiadomo, ja nie wykluczam żadnego scenariusza, ale no, patrząc czysto stylistycznie, on jest stójkowy, zadziorny, charakterny. Ja też jestem bardziej stójkowy, też lubię te wymiany, więc no, zapowiadają się naprawdę mocne bomby. A jak się czujesz jako bohater, po raz kolejny ratując walkę? Jak super bohater. No to no, zadzwonili, potrzebowali zawodnika na zastępstwo. No i ja jestem cały czas w treningu, więc czemu nie? Czyli kondycja jest? No jest, jest. Ostatnio też była, mimo tego, jak się skończyło, ale no, do takiego tempa no, nie sądzę, żebym miał jakąkolwiek taką walkę w życiu jeszcze raz, na której walę piąty bieg od pierwszej sekundy walki, nie no. Stawiał twój rywal wtedy, znaczy teraz stawiał zdjęcie, co mu tam zrobiłeś tym kolanem. Wiem, że pękła mu czaszka z tego, co widziałem. Nie wiem, czy kojarzysz. Tak, kojarzę. No nic, tylko zdrowia życzę Marcinowi, bo wiem, przez co teraz będzie przechodził, bo sam jestem dumnym posiadaczem kilku płytek w twarzoczaszce, więc wiem, o co chodzi. No, a co do tego kolana, to jest... Ja powiedziałem swojemu narożnikowi zaraz po walce, że nie wiem, jakim cudem on to ustał, bo ja poczułem, że do kolana wchodzi czyściutko jeszcze na jego impet. No nic, tylko szacunek dla niego. Nie? No życzę zdrowia i szybkiego powrotu na matę, bo to naprawdę nie są przelewki. No i co, no trudno. No. Przegrałem tą walkę, był lepszy tego wieczoru i teraz zrobię wszystko, żeby wrócić na tor zwycięstwa. Powiedz, Kacper, bo coś się chyba wydarzyło nowego też również w twoim klubie. W zasadzie nowy klub powstał. Tak, powstał nowy klub. Odłączyliśmy się całkowicie od Rio Grappling. Powstał klub Bonsai MMA, na którego czele stoi mój trener Mateusz Dubiłowicz. No i to, cała grupa MMA przeszła z nami i teraz się prężnie rozwijamy. No właśnie, Kacper, a zważając, że twój ostatni pojedynek to porażka, czy masz taką dodatkową motywację, żeby pokazać się z dużo lepszej strony, żeby wygrać teraz ten pojedynek? Czy ja motywacji zawsze mam, nie? Czy wygrywałem, czy byłem na pasie zwycięstwa, miałem 5 rzędu bodajże, czy teraz jestem po porażce. No wiadomo, jest chęć udowodnienia sobie, że to był wypadek przy pracy i ja zawsze wychodzę z chęcią zwycięstwa i zawsze wychodzę z taką samą motywacją, a już walcząc dla takiej organizacji, no dodatkowej motywacji chyba nie potrzeba, nie? Mówiłeś tutaj o tym hardkorowym tempie tej poprzedniej walki, czy teraz będziesz uważał na to tempo, żeby jednak nie przesadzić z tym i żeby tej siły było na 3 rundy, no bo można śmiało powiedzieć, że jeśli ta walka z Krakowiakiem doszłaby do końca, to jednak ty byłbyś zwycięzcą tej walki. No wiem, to już też słyszałem, że na kartach punktowo wygrywałem. No kurczę, no walczyć tak jak przeciwnik pozwala, tak? I Marcin narzucił szalone tempo. No pierwszy raz miałem do czynienia z przeciwnikiem, który biega we mnie po prostu, nie? I przyjmuje wszystko, co mam. Tam się zachwiał kilka razy i po prostu biegał we mnie i przyjmował. No kondycyjnie ja zawsze byłem dobrze przygotowany i to też możecie zobaczyć w moich poprzednich walkach, czy właśnie z Szymonem Duszą, czy poprzednie walki, które miałem na pełnym dystansie i zawsze ja zajrzałem wszystkich kondycyjnie i kurczę, no zależy wszystko, jak się walka toczy, tak? Wiadomo, jak jest więcej tego klinczu, więcej tych zapasów, to się człowiek bardziej męczy, ale no ja myślę, że będę gotowy spokojnie na 3 rundy po 5. Trzeba będzie to nawet czwartą rundę zrobić. Chodziło mi bardziej, czy masz z tyłu głowy coś takiego, że jeśli partner na przykład będzie narzucał duże tempo, to nie wiem, gdzieś zejdziesz, uciekniesz, przytrzymasz, żeby jednak, wiesz, tą walkę dotrwać do końca na takiej zasadzie. Czy to ci siedzi po prostu z tyłu głowy? No bo jednak, no wiesz, wygrywasz walkę i potem nagle no, ją niestety przegrywasz przez to, że padasz kondycyjnie, tak? No tak, no kurczę, na pewno będzie gdzieś z tyłu głowy, żeby zredukować ten bieg, nie? Jeżeli zobaczę, że
jeden, drugi mocniejszy cios nie wejdzie, to żeby odpuścić trochę. No, poczułem krew, wtedy poszedłem za bardzo na aferę, można powiedzieć, w cudzysłowie, nie? Ale no, nie miałem problemu z tym w poprzednich walkach i myślę, że wrócę do swoich korzeni. Z racji tego, że Artur Sywiński na chwilę odszedł od nas, to zdradź nam, jakim on jest menadżerem. Jest bardzo, bardzo dobrym menadżerem, bardzo fajną osobą i cieszę się, że mogę być pod jego skrzydłami. Naprawdę, no, nie dość, że wzór sportowy do naśladowania, to jeszcze naprawdę osobiście bardzo, bardzo fajny człowiek. Zdarza nam się. No, przyjeżdżam regularnie do Silesiana tam porobić właśnie z Arturem, z Adamem Niedźwiedziem, który mi tam bardzo, bardzo fajnie pomaga w parterze też, więc no, trenujemy. Do tego chciałem nawiązać, że taka fajna historia. Mieliście razem pojedynek, tego zwyciężyłeś, a teraz Adam pomaga ci doszkalać tą płaszczyznę parterową. No tak, no to jest właśnie piękno tego sportu, nie? No, nie było złej krwi przed walką, nie było złej krwi po walce, a jest taka opcja, bo mówię, raz, że z Kornikiem się związaliśmy, dwa, że do Katowic mam rzut beretem, więc zawsze można pojechać, zmienić trochę klimat, tam naprawdę są mocne chłopy, żeby porobić, to czemu nie korzystać? Chciałbym wrócić do zeszłego roku. Miałeś bardzo udany rok, no poza tą końcową walką z Marcinem Krakowiakiem. Czy planem na ten rok 2021 jest, aby podnieść jeszcze poprzeczkę wyżej? Poprzeczkę w sensie więcej walk, czy mocniejsze walki? Mocniejsze. Kurczę, nie wiem, czy to się mocniejsze. Czy wiadomo, że się już synka zbał, ale no, nazwiska były mocne w poprzednim. Przede wszystkim, żeby nie zakończyć z porażką tego roku. No to słuchaj, no dobrze, każdy planuje wygrywać wszystko, więc ja też planuję wszystko wygrać w tym roku, tak. Masz buty jak Juras. No wiem. Super stary, jak to, jakby ktoś wiedział. To co, dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki, pozdrawiam, oglądajcie, będzie się działo. Dzięki.